Siemanko, jestem Lucek, to jest GTA Online. Dzisiaj będziemy medykami. Paweł, lekarz. Dzień dobry, cześć i czołem, dzień dobry. Lekarz Paweł, i Lucek, pan Koteł. Tak, i Lucek sanitariusz, mamy już swój wóz. Tak naprawdę to w poprzednim odcinku byliśmy strażakami, ale no, nie spisaliśmy się i nas wywalili jako strażaków. Niestety. No ale okazało się, że do bycia sanitariuszem i lekarzem nie trzeba żadnych testów i nic czegoś nie trzeba robić, także możemy być. Ja jestem Lucek sanitariusz, a Paweł jest Paweł lekarz. I będziemy lekarz, ratować... Będziemy dzisiaj... Będziemy nieść pierwszą przemoc, dokładnie. Pierwszą przemoc będziemy nieść, dokładnie. I jedziemy w takim razie zobaczyć pierwsze ofiary. Nie, najpierw pojedziemy kupić karmę. Karmę? No dla kotełka. A gdzie? Tu jest kotełek, widzisz? No widzę, ale gdzie karmę kupić? Gdzie karmę? Nie wiem właśnie, gdzie kupuję karmę w Los Santos. Dobra, jedźmy prosto na razie. Jedźmy na razie prosto. Dobra. Na spokojnie. Dobrze, no to ogólnie sprawa jest taka, że ludzie w Los Santos często... Los Santos. Ekipsy. Tak, tak. Ludzie w Los Santos często chorują za kierownicą, tracą przytomność za kierownicą i naszym zadaniem jest, aby... Na motocyklach także. Na przykład tutaj jedzie pan, ale on na razie czuje się zdrowo. Dobrze. Często jest tak, że właśnie gdzieś tam za kierownicą potrafią zasłabnąć. Czekaj, ja zbadam tego pana na motocyklu. O, właśnie ten, coś z nim nie tak jest. Blady jakiś bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry, proszę. Do pana proszę, mówię, dzień dobry. Proszę oddychać. Oj, przepraszam. Ucieka! O, ucieka, stary, ucieka, on nie, on nie. To jest zarażony. Musimy go szybko złapać, bo inaczej rozprzestrzeni się choroba. Rozprzestrzeni się choroba. Bo nie mogę wejść do środka. Gdzie on jest? Dawaj. Jest, jedzie. Tam jedziemy, no. Rozprzestrzeni się choroba, jak on ten, jak nam ucieknie. Tak. On ma chorobę wściekłego kota. Co? Aha. To kota, no dobrze. Kota świruje. Nie, świruje pawiana, o! Uciekł ci. Gdzie on jest? Nie, dobra, musimy go znaleźć. Musimy go szukać, dobrze, na pewno go znajdziemy. Musimy go odszukać, tak, na pewno będzie tutaj. To był, musimy go odszukać, bo rozprzestrzeni chorobę. Mężczyzna? Dobrze, na motocyklu, okej. Pamiętasz kolor? Tak. Rejestracja? Nie, ciemno było. Dobrze, to musimy znaleźć pana na kółkach. Tak, pana na kółkach, na dwóch kółkach. Gdzie on mógł skręcić? Nie wiem, może w dyżurce nam pomogą. Nie, no to zadzwoń. No. Halo? Nie, ktoś przerywa. Dobra. Jakieś zepsute radio jest. Zepsute radio, dobrze. To w takim razie szukamy motocyklisty. Na własną rękę, na własną łapę musimy znaleźć. Czy on miał kurtkę na sobie? Wiesz, on mógł zmienić ten. On się mógł zmienić, wiesz? Rozumiem. To jest może wsiadł do samochodu teraz. Ty, to on! Patrz, ten! W Sabre tutaj jedzie. No, może być on. Patrz, to on, to on. No, zmienił... Coś z nim nie tak jest. Halo, tutaj pan Koteł. Dzień dobry. Proszę wysiadać. To nie on, czekaj. To typa jest. Proszę wysiadać. Proszę wysiąść. Proszę... Co jest? Stój, użyj klamki! Dobrze. Cieka. Czekaj, wezmę gonimy ją! Czekaj, jak ona się czuje? Jak ona się czuje? Źle się czuje. Bardzo dziwnie się ubiera, musi się źle czuć. Stój! Stój, nie chcę ci zrobić krzywdy. Chcę po prostu cię zbadać. Dobrze, wsadźmy do środka. Już. Gdzie jesteś? Nie wiem, czy... dobrze. Tu mam strzykawkę. Proszę się nie ruszać. Czekaj, pieniążek jej wypadł. Widziałeś? Czekaj, zrobiłem jej zastrzyk. Masuje ją, czekaj, masuje jej plecy. Dobrze? Próbuję robić reanimację. Robię resuscytację i strzykawka z adrenaliny, ale nic nie daje. Umarła na miejscu, jedziemy. Strzykawkę wziąłeś, czekaj, bo ja mam lepsze. Nie ma sensu, jedziemy dalej. Ja mam taką sprężynową, wiesz? Nie działa, dobra. A próbowałaś się reanimować nogą? Nie działa, nie działa. Dobrze. Nie działa, dobra, jedziemy dalej. Jedziemy dalej w takim razie. To nie moja sprawka, to ona sama zachorowała. Jedziemy. Zachorowała, no musieliśmy ten sprawdzić. Patrz, tu. Tutaj, zobacz. Dobrze, widzę. Szybko, strzykawka, póki jeszcze żyje. O! Chyba mu ciepnął w czoło. A ja w jajka.
ale chyba miał ten, jakiegoś tam tego, coś miał tam boloka, miał, takiego. Więc musieliśmy. Dobrze, nie chcę oddychać. Miał boloka. Resuscytacja, jakiej... adrenalina. Resuscytacja, adrenalina. Panie sanitariuszu. Tak? Niech pan nie proszę, wiesz co, nie uważaj, jak jest to, jak robimy reanimację, musisz uważać, nie możesz robić niebezpiecznych sytuacji, bo jak na przykład to zrobisz tak, o, to ci auto potrąci, widzisz, w ten sposób. Aha, dobrze, to ten jest chory też, czekaj, wysiadaj. Wysiadaj, wysiadaj, chory jesteś. Go. Ej, pomóż mi, pomóż mi! Puść mnie, ała. Halo? Ten. Lekarz. Lekarz Paweł pamiętaj, został potrącony przez... Ekipie, spokojnie. Pomóż mi! Przez chorego. Siadaj, siadaj. Czekaj. Siadam. Dobra. Nie no, czemu dobrze. Ci dwie gwiazdki gonią? Nie znaczy, wiem, gdzie nie mamy wiem. Wsparcie policji? Nie potrzebujemy nie, teraz. Ja zadzwonię do naszego dyżurnego znowu. Dobrze, zadzwoń do dyżurnego. Oni w plecy nawet. Mhm. Ej, oni mnie trafiają tam stąd, zabiję mnie zaraz. Nie, nie, nic ci nie zrobią, jesteśmy w karetce. Musiałem 400 jesteś wypłacić, żeby tam ten... Opłacić nie, wsparcie. Aha, wsparcie, dobrze, dobrze. No. Okej, okay, szukamy... Patrz tutaj, tutaj, tutaj! Idzie, idzie tutaj facet. Facet? Czekaj, ale jedź, spokojnie, jedź, dobrze. Tutaj. Widzisz, jak ładnie musimy wysiada? Musimy spróbować czekaj, coś spokojnie, ten. Spokojnie, poczekaj. Najpierw ja dzisiaj poczekaj, zrobimy... czekaj. Nie, spokojnie, najpierw trzeba latarką zaświecić w oczy. Okej. Okay. Nie, poczekaj, ziomek, poczekaj, bo to tak nie działa. On już wie, że jest chory. Dobra, wie, chwilę, ja muszę wyjechać karetkę, żeby nam nie zniknęła. Bo ludzie lubią jak pożyczać. Jak pożyczać, no właśnie pożyczają. No często pożyczają karetki. Kurczę, zastanawiam się, czy go... O, mam młotek do badania kolan. Nie, spróbujmy. To co ty, nie znasz się? To jest nowy młotek, nowy ten, do badania czoła. Do badania czoła? Okej, okay, mamy go. Znaczy, ten, zaraz go zbadamy. Dobrze, czekaj, ja go zatrzymam. Okej. Okay. Dziękuję za pomoc, partnerze. Poczekaj chwilkę. Czekaj, gdzie jest? Trochę do przodu. Tutaj, nie lekarz, no tak. Ej, bo jestem lekarzem, nie znam się na tym. Gdzie tu jest ręczny, no? Po prostu zaciągnij ręczny. Dobra. Okej. Okay. Okay. Musimy go zbadać. Zbadajmy go teraz. O. Ja ci poświecę. Weź mu sprawdź czoło młotkiem. Czoło? Czekaj, spróbuję celować. Uważaj, bo mnie uderzysz. Znaczy, ja, nie było żadnych kuku. Tych. Tu ma czoło? Nie, to tyłek chyba. Nie, kolano ma sprawny. Kolano ma sprawny. No nie tylko w rękę. No. Czekaj. Nie wiem, wiesz co, to nie jestem do końca pewien. Czekaj, policja ci ściga znowu, czy nie? Czekaj, bo tutaj na dole jest policjant jakiś. On potrzebuje pomocy, zobacz, świeci się nie, na czerwono. Nie, policjanta zostaw. Czekaj, czy jedzie karetka kolejna? Nie, policja. Jezu, co ty masz z tą policją? Za każdym razem ci policja ściga. Tam jest chory policjant. Gdzieś on tu był. Dobra, to ja wezmę... O, jest, znalazłem go! Jadę jest już. Opanowany przez plagę zombie. O, cholera. Dobra, już jadę. Uśpił mnie. Uśpił twoją czujność. Uśpił moją czujność, niestety. Dobrze. Musimy do niego pójść i go naprawić. Czekaj, już tam do ciebie jadę. Dobrze. Może lepiej te kieły. Ten, dobra. Tu jest klamka, patrz, tu jest klamka, użyj. Dobrze. Wsiadaj do tyłu. Tylko nie cofaj musimy... teraz. Dobrze, ja umiem prowadzić samochód. Zapraszam. O, dobrze. Musimy pojechać tutaj na dół, bo tam jest policjant chory. Nie, tam nie jedź, bo stracimy karetkę. Musimy tam pojechać koniecznie. O rany, musimy pojechać koniecznie. Nie, bo tutaj był chory policjant. Musimy mu pomóc. Tak? On jest. Aha. Tak. Czekaj, O jest, zobacz, jest. Widzisz? No, czekaj, musimy widzę, pomóc. Czekaj, ja go zbadam chyba, wiesz? No dobrze, ja stanę z drugiej strony, żeby nie uciekł. Czekaj, ja mu zaświecę po oczach. Okej. Okay. Co? Ma coś w oczach ma nie tak. Coś z jego oczami jest nie tak, zdecydowanie. O, shit! Widziałeś? Nie chciał się przyznać. Broń. On jest chyba ten, chory. Chyba chory jest, czekaj, spróbuję odciąć, bo to chyba gangrena mu się wdała w nogi, spróbuję je odciąć. Nie, co ty masz? Weź maczetę. Kończyny mu odcinam. Czekaj, bo to też... To jest twoją kończynę, trzeba mu odcinać. Nie, chyba... Kończyny! Czekaj. Moje jaja!
Gangrena mu się wdała w głowę. Jedziemy stąd, to jakieś zaraza dobra. Jest. Dobra, jedź, cofaj, cofaj! No. Musimy dobra. Się zdezynfekować. Czekaj. Czekaj, użyj mocy ten, kierownicy. Dobrze. Czekaj. Tam jest rozwścieczony policjant. Widzę właśnie, musimy uciekać. Dobrze. Dobrze, że to auto jest takie, wiesz, nowoczesne i jest współgra razem z metro. Dokładnie. Ono było zaprojektowane do tego, żeby tam właśnie wjeżdżać. Ja już wiedziałem o tym, ale wiesz? Nieważne. Drzwi nie ma. Dobrze. To mamy załatwić. Ty tutaj, zobacz, w autobusie. Ty można na dyżurkę najpierw zadzwoń, co? O kurde. Pan w autobusie. Czekaj, ja go wyciągnę. A ty spróbuj go zbadać. Poczekaj, bo ja nie mam odpowiednich narzędzi, muszę wybrać odpowiednie narzędzie. Gonię go, bo ucieka. Czekaj, bo... O Jezus Maria, strzelają policjanty! Wsparcie, dobrze. Dawka z adrenaliny, bo chyba ten trochę tam pobudzi. Próbuję uśpić mi, nie? Dobrze, dostał w dupę. Dobrze. Jest w porządku. Możemy go zapakować do radiowoza. Opanowałem sytuację. Wsiadaj. Dobrze. Widzisz? O, i teraz możemy jechać spokojnie. Czekaj, gdzieś tutaj był ten... Ja zadzwonię tylko do dyżurnego. Że już nie potrzebujemy... Za duże zainteresowanie... Nie, potrzebujemy już... Tak, nie potrzebujemy już tyle wsparcia, tak, spokojnie. Tak, niepotrzebne jest wsparcie, absolutnie. Jest okej. O kurczę, policzył sobie $600. Poczekaj, spokojnie, odjedziemy najpierw od komisariatu, bo nie potrzebujemy wsparcia. Dobrze. Czasami, wiesz, czasami klienci i pacjenci są agresywni, więc potrzebne jest wsparcie jak najbardziej. Czekaj, a... Mamy chyba... Dostałem właśnie zgłoszenie specjalne. Musimy wziąć BWP i pojechać na bazę wojskową i tam zbadać po kolei kogoś. W bazie wojskowej musimy kogoś zbadać? Tak, tylko jak tam podejdziemy, to musimy BWP wziąć. W sensie... No, najpierw pojedziemy karetką, tak jest bezpieczniej. Tak, a po drodze jeszcze... Jest! Czekaj, ten na motocyklu jest! Zobacz, ten co na początku uciekł. Pamiętasz? Ten chory. Pamiętam gościa! To on! To ten sam, tylko zmienił motocykl. Tutaj stoi, zobacz. Dobrze. Ten tu? Tak, ten tu. Dobra. Czekaj, gdzie on jest? Żyje? Tutaj leży. Spokojnie. Czekaj, ja gdzieś tutaj miałem odpowiednie narzędzia znowu. O, jest, dobra. Czekaj. Oddycha! Czekaj, mam stetoskop. Reanimujemy go. Adrenalina. 3 dawki. Czemu 3. dawka. Wow. Okej. Okay. Ja cię nie biję, ja go reanimuję. No, dźgałeś mnie strzykawką, weź patrz jak dźgasz. Dobra, teraz położę mu rękę na tym, na klatce. Teraz będzie chyba czekaj, wszystko w porządku. Czekaj, defibrylator, poczekaj. Defibrylator masz? Defibrylator. Osuń się, o nie! Jaki defibrylator! Dobrze, udało się zreanimować go. To jest jakiś nowy model, wiesz? Ale powiem ci, że już nie jest blady, jest już cały czarny. Zmienił kolor skóry. Tak, dlatego że... Życie zmienia, wiesz? Tak, życie... Tak, życie zmienia, zmieniło... Jego życie zmieniło. No czekaj, patrz, jadą. Defibrylatory są... Czekaj. Jest, mamy wsparcie. Potrącił mnie! Inny kolor. Inny kolor mamy karetki. Wsiadaj. Dobrze. Wsiadaj, jedziemy go. Jedziemy na akcję. Teraz wymieniliśmy barwy, bo teraz pracujemy dla innego szpitala. Wiesz co? Musimy jechać do sklepu, kupić więcej defibrylatorów, bo mi się skończyły. A, do sklepu medycznego. Dobrze, pojedźmy do sklepu medycznego. Kupmy troszeczkę sprzętu. Masz tam zaznaczone? Zaznacz to. Tak, jadę już do sklepu medycznego, spokojnie. Uważaj, ale wyłącz. Tak, dostaliśmy teraz ulepszoną karetkę. Ta jest po tuningu i ma inne barwy. Ma lepsze kolory. Mhm. Inne barwy. I lepiej nam płacą teraz. Dokładnie. Tak. Lepszy szpital.
Lepiej w sumie po tej pracy w szpitalu też dostaliśmy taki specjalny kanister, który zmienia kolor skóry, bo tam niektórzy ludzie właśnie jak chorują, to są bardzo bladzi. Ja schowam defibrylator, bo może się... Nie, niektórzy ludzie jak właśnie... Dobrze, wszystko okej. Okay. Niektórzy ludzie jak chorują, to strasznie robią się bladzi. Tak, i to jest prawda. Dostaliśmy kanister z takim specjalnym lekarstwem, który sprawi, że jednak nie będą bladzi. Mhm. Także... A jeszcze tutaj dostałem specjalną szczepionkę. I gaz rozweselający dostałem też. Z poprzedniej akcji. No to jeszcze z FIB nam zostało. Nie, to dobrze. To jest bardzo przydatne. Dobrze. Ja wezmę jeszcze tutaj kamizelkę taktyczną sanitariusza. Dobrze. Może się przydać. Wezmę 10, wiesz? Dobrze. To... Okay. Dobra, ja już też sobie wezmę. Okej, lekka kamizelka. Ja sobie wezmę taką cięższą. To jest taka kamizelka robocza. Ja wziąłem tą cięższą właśnie, wiesz, bo ta cięższa kamizelka jest jednak lepsza. No. Tak. Więcej ciekawych chodzi, wiesz? Dobrze, ja już mam defibrylatory, ale mam te takie zdalne, wiesz? Wziąłem sobie, no bo to nigdy nie wiadomo, co tam się, wiesz. No, pewnie. I będziemy musieli zmienić ambulans. Mam wiele zadań. Ale są to defibrylatory widzeniowe. Właśnie mówię, że tak ładnie defibryluje. Dobra. Ale się popłakałem, o kurde. Zaczytałem. Nie, podziałem jeszcze w mieście, bo nasz region to jest głównie miasto, mi się wydaje. Mówisz? No dobrze. Bo jest na razie na plaży tutaj, wiesz? Nie, 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 nie. Duże słońce. W obozie altruistów. Poczekaj. W obozie altruistów zgłosili właśnie różne tam choroby, bo oni tam, wiesz, no, nie używają żadnych tam zabezpieczeń i tak dalej, i że tak powiem. A nie mają firewalla w komputerach, rozumiem. Tak, dokładnie, i same wirusy łapią. Dlatego musimy tam jechać i zbadać tą sytuację. Ja wziąłem ze sobą specjalne szczepionki. I te szczepionki. A, no, już? No, bo już musimy jechać. Dobrze. Dobra, już jedziemy, dobrze. To musimy tymi szczepionkami wszystkich zbadać. Ja myślę, że oni tam... Poczekaj, zamknij drzwi, bo mi ten... No, bo mi zimno. Tak? I musimy ich wszystkich zbadać, bo oni tam się bardzo źle czują. Są bladzi przede wszystkim, ale dostałem właśnie ten specjalny kanister z emulsją, która sprawi, że już nie będą bladzi. I trzeba ją... po prostu użyć na nich. Ja myślę, że to pomoże. Końska maść rozgrzewająca, wiesz? Tak. To jest końska dawka. I tylko to na nich działa, bo oni tam... Nie rozgrzewająca, tylko rozpalająca. Przepraszam. O. To jest ten nowy oni typ. Nie mają firewalla w komputerze, w komputerach swoich. I łapią te wirusy. No i trzeba to jakoś... Tak, i są strasznie bladzi, dokładnie. I jedziemy. W takim razie tak. Obóz... no trochę jest, ale... Chyba pamiętam. Tak, ale dojedziemy. Spokojnie. Czekaj, to tutaj... tutaj to nie jeszcze. Pomóżmy po drodze kilku ludziom. Mówisz? Tu jest stacja benzynowa, ja bym tam zajechał zatankować przy okazji. Zatankujmy przy okazji. Zapłaćmy i zobaczymy, czy tam... Zobaczmy, co tam słychać, tak. Ja myślę, że tu wszystko jest... Czekaj, oj, coś tu się dzieje, patrz, ludzie tu stoją. No, ładne auto, oczywiście. Używać... Nie, czekaj, na razie defibrylatorów nie używamy. Nie, defibrylatory nie, czekaj, najpierw wezmę coś normalnego. Dzień dobry. O, mam swój ten, jak to się nazywa? No. Co masz? Nie spinner, tylko... nóż chirurgiczny, jak się nazywa? Nóż chirurgiczny. Nie nóż chirurgiczny, to jest skalpel. O, właśnie mam skalpel, zobacz. O, dobrze. Ja mam pojemnik na organy. Dzień dobry, proszę nie palić papierosów. To szkodzi zdrowiu. Bardzo prosimy uspokoić rzuć się. Palenie. Wszystko pod kontrolą. Rzuć palenie. No to mieli właśnie narkotyki. To były te zarazki wszystkie. Tak? No. Poszukamy, czy nie ma tu innych ludzi w okolicy, bo wiesz. Nie, zobaczmy, to różne rzeczy się dzieją. Ja widzę, że tutaj są jakieś kartony. Tu chyba jest dystrybucja wszystkich tych nieszczęść, które spadły na miasto, wiesz? No.
Oj. Policja mnie ściga. Też. Ciebie też? Nie, mnie nie ściga. Oni przyjechali się zainteresować. Tak, miałem wsparcie policji, ale już jest w porządku. Czekaj, cofaj, ja wsiąść muszę. Dobrze. Dobrze jeździsz, muszę powiedzieć. Już. Dziękuję. Tu mam takie czujniki parkowania mam. Nie. Ja bym się chciał nauczyć jeździć, wiesz, muszę ci powiedzieć. Dobrze, nauczysz się na innym odcinku. Na innym odcinku się nauczysz. Nie. Bo ja naprawdę będę potrafił jeździć. Dobrze. No parę razy cię raptem przejechałem. Nie, wszystko w porządku. Lewą nogę masz jeszcze w porządku. No, a na prawą tylko utykasz. Tą drugą lewą mam w porządku. Ty, co to za samochód? Oho. Dobrze, wiesz co? Wsparcie już nam niepotrzebne jest. Panowie, dziękujemy bardzo. Poradzimy sobie. Do dyżurnego znowu? Tak, zadzwonię do dyżurnego i powiem mu, żeby już wszystko w porządku jest. Panie dyżurny, prosimy odwołać wsparcie, dziękujemy bardzo. Dobrze. Teraz jedziemy do obozu altruistów. Oni, no tak jak mówiłem, no nie zawsze mają tam... Mają problem z firewallem, nie? No, mają problem z zabezpieczeniami, krótko mówiąc. Strasznie. Nie będziemy wchodzić w szczegóły, bo... No, obowiązek sanitariusza i lekarza tak, i jest mamy, taki, że nie możemy... Ten, jak to się nazywa? Prawo lekarskie medyczna. Zabranie... Cisza... No tak, no lekarz nie może mówić o swoich chorobach, nie? To się nazywa cisza medyczna. Tak, to jest cisza medyczna. Jedziemy tak, w takim razie... To już jest niedaleko. Dobrze. I tam załatwimy te wszystkie sprawy. Myślę, że poradzimy sobie z tym tematem. Widzę, że tutaj mamy drogę na skróty. Tak. Poczekaj, ja tam wjadę tam. Dobrze? Dobrze. Tutaj gdzieś się to wjeżdża, no. Czy to jest kibelek? Nie. Dobrze. No w sumie kawałek drogi przejechaliśmy, więc... Czekaj. Ja chcę do kibelka! Co ty masz w tej torbie? No tych cysiku. Czekaj. Coś on ma tutaj. Coś w tej torbie ma. Znaczy w plecaku. To plecak. Jeden i drugi. No co oni tam mają? Czekaj. Muszę zbadać twoje gardełko. Czekaj. O. Co on ma za buty? On ma nie zarazkowe buty. Nie biegaj na ulicę, bo ci autko potrąci. Chodź tutaj. Chodź do pana kotełka. Co się stało? Ranimujecie. Oj, potrąciłem cię, żaru. Zasnąłem. Tu jest drugi. A już jest czarny. Nie, ten czarny jest zdrowy. Zdrowy jest? Czemu tyle wszyscy czarni. Wszyscy czarni są zdrowi, tylko biali są chorzy, bo są bladzi. No, chodź, siadaj do karetki, bo nie mamy czasu tam, już wiesz. Nie, czekaj, szyszki później. Idź tam zobacz, co mu się stało, ej. Nie. Ja... Dobrze, niech leży. Tam leży jakiś pan, ty powinieneś się uczyć. Ja cię nauczę, jak się robi reanimację, chodź. Ja jestem od prowadzenia samochodu. Co ty masz za ten, za strzykawkę? Proszę jechać już. Dobrze, jedziemy. Ja tam zostawimy defibrylator zbliżeniowy, jak ktoś się zbliży, to go zdefibryluje. Dobrze. Wiesz? Taki automatyczny defibrylator. Wiem. Też taki. Zobacz, komu się też takie kupiłem. Takie kupiłem, pożyczę ci jak ten, jak ci się skończą. Dobrze? Dobrze. Mam takie zbliżeniowe i mam właśnie... Musimy tu jechać, bo oni tam tak żyją w takim zadupiu trochę, no ale... No trzeba też im pomagać, wszystkim trzeba pomagać. Mówi się zapupie, przepraszam bardzo. Zapupie, tak, mamy tam zapupie. No i oni tam siedzą, wiesz... Dobrze, a nie możemy tyle o nich mówić, bo to... Oj, ten... Czekaj, torba medyczna! Dobrze. Gdzie ona jest? Główka mnie boli. Masz pigułkę? Oj! Okej, wezmę tutaj. O, wziąłem specjalną taką torbę medyczną. Mamy torbę medyczną, siadaj. Pomożemy im. To jest lepsze. Będę miał nowe narzędzia. Szkoda mi ich. Powiem ci, że szkoda mi ich naprawdę. Dobrze, pojedziemy sobie może tutaj. Tędy? Dobrze, jedźmy. Tak. Nie wiem, bo to... Sprawa jest taka... Sprawa jest dość trudna, bo ten guru, on powiedział, że spoko, możecie wszystkich leczyć, nie ma problemu. Ale właśnie nie każdy się zgadza na to leczenie.
I musimy, no niestety, kaftany, te sprawy, tak? Ich zapakować, strzykawki, adrenalina, no. Rozumiem. Trzeba wszystko podać. Nie wiem nawet, czy niektórzy nie dostaną zawału i nie będzie trzeba używać defibrylatorów. Podejrzewam, dobrze, że raczej, no, raczej będzie trzeba. Być. O, dobrze, widzę, że już znalazłeś. Jest ta specjalna, tak, jest, wioska. Jestem na miejscu, możemy wyłączyć sygnały, bo tu, no, trudna sytuacja. Oni lubią ciszę, już jesteśmy blisko, także... Dobrze, dobrze. Poczekaj, czekaj. O, dobra. Widziałem. To coś mówiłem. Chyba zauważyli, że chcemy im pomóc. No, musimy niektórych. Niektórych trzeba uśpić. Mam pistolet na strzałki. Ja też mam pistolet na strzałki. Pamiętaj o defibrylatorach, bo to jest bardzo ważne. Kupę. Tak, dobrze. Tak, to działa. Dobra. Patrz, co za ziomek. Reanimuję. Ja nie mogę go trafić tam strzałką. No. Muszę wziąć szybszą strzałkę. Dobrze. Gdzie jesteś? Powiem ci, że defibrylatory bardzo dobrze działają, dlatego że... Ty bo już wsparcie okay. Nasze jeździ, wiesz? Coś tak słyszę. Nie, to oni jeszcze daleko są, spokojnie. Dobra. Dobrze, czekaj tutaj tego okay. Pana. Czy mamy podpalarkę? Mamy. Dobrze, słuchaj, tutaj niektórzy są... Ja już tutaj, że tak powiem, załatwię sprawę. Czekaj, nie tak. Czemu okay. Nie? Bo tutaj mam, zobacz. Trzymaj! Okay. Czekaj, ja może tutaj zdefibryluję ten wjazd, wiesz? Policjantów. No. Dobrze. Dobrze, już idę. Odsuń się, bo tam dużo ich biega. Dobrze. Spokojnie. O, chyba zapali defibrylator, wiesz? Dobrze, ja tam mam jeszcze... rzucę im tą szczepionkę. Okej. Okay. Parę szczepionek im tam rzucę, bo tam, wiesz, nigdy nie wiadomo. Toporek sanitarny wziąłem jeszcze, wiesz? Sanitarny toporek, dobrze. Czy ktoś tu jeszcze został w tej wiosce? Chyba już nie. Musimy teraz odwołać wsparcie. Coś tak czuję, bo nawet śmigłowiec wsparcia przyleciał, więc ja sobie... No dobrze, to czekaj. Na śmigłowiec wsparcia, co mamy tutaj? Poczekaj, ja mam pomysł. Mam to. Panie dowódco. Co dowódca? Nie odbiera. O jest, dobra. Nie odbiera dowódca? O, odebrał już, dobrze. Tu możemy się ten... tak, tu możemy szybko zjechać. Używając torby medycznej. Masz torbę medyczną przy sobie? Akurat nie. Akurat nie szkodzi, nie przejmuj się, powinna ci się otworzyć automatycznie. Kurczę. Trendy, tam z dachu chcesz skokać? Poszukam tutaj torby. Z tego co dostałem informację, to guru gdzieś tutaj ukrył torbę medyczną. Możliwe, tak? Że aha. Gdzieś tutaj ją mają, no. O. Dobrze, czekaj tutaj. Spróbuję jeszcze. O nie, grubasie! Dobrze. Chyba ci się nie udało znaleźć tej torby, co? No powiem ci, że ciężko było. Dobrze, a ja myślę, że na górze. Gdzie ty jesteś? Na górze jest torba medyczna. Tam jest. Dobrze. Tak, oni tam mają taki przekaźnik radiowy i tam mają właśnie torbę medyczną. Czy nasz sprzęt jeszcze, samochód jeszcze jest? Bo możliwe, że nasze wsparcie pożyczyło go. No. Chyba na pewno. Chodź tutaj na górę, wiesz? Ja myślę, że ten samochód to już nie ma co. Co nie ma naszego. Nie, bo to trzeba użyć torby medycznej i po prostu się tam ewakuować. Ja myślę, że. Jest nasze autko. Już czekaj, zaraz nas tam. Myślę, że tutaj chorobę załatwiliśmy, jest wszystko w porządku. Tak, już jest bezpiecznie. Teraz jest bezpiecznie, także możemy. O, czekaj, już jadę do ciebie. Dobrze. Oni znowu się tu pojawili. Kto? A rzeczywiście. No te chore ludki. To są zombie. Oni są zarażeni. Nie, to są chore. Zrzucę parę defibrylatorów. Niech się wibrują. No. Chodź tutaj na górę, wiesz? Tutaj będziemy mogli lepiej leczyć. Ja mam dobrze, taki specjalny. Na szczęście karabin ma taką na pionową górkę. Ja mam karabin na strzykawki usypiające. I oni tutaj. Dobra. Idę do ciebie, idę już, spokojnie. Tam biegnie do ciebie jeden zarażony, wiesz, tyle co widzę. Zarażony? Widzę go. Oj, potknąłem się chyba.
Blady jak twarz. Potknąłem się, pan sanitarz się potknął. Nie. Dobrze. On jeden tutaj miał jakieś super zdolności i latał nawet, także tak? Naprawdę to są po... Powinniśmy to kwarantanną to tutaj. Będzie łatwiej. Użyję schodu. No. Powinniśmy tutaj kwarantannę zrobić z tego obozu. Dobrze, chodź na górę. Idę. I tam powinny być wyjście z tej sytuacji, podejrzewam. Powinno być wyjście z sytuacji, mówisz? Tak, bo tam chyba jest torba medyczna dla mnie. Będziemy tak, mogli nie razem... A widzisz, ty nie masz torby, no. No nie mam torby medycznej. A mogłem wziąć wtedy, kiedy ty... Masz tabulatorem? Tak, nie mam. Sprawdzam. Nie masz, o, jest kurczę. Tutaj torba. Jest, na szczycie jest torba medyczna dla mnie, jest w porządku. Mam już torbę medyczną, możemy skakać, znaczy ten, ewakuować się. Dobrze, już idę, spokojnie, poczekaj. Już pan koteł idzie. No i teraz, w którą stronę pójdziemy, polecimy? Tam, tutaj nie. Jest chyba lepiej. Tak, tu jest torba, tutaj. Nie w tą stronę. Tam, gdzie torba, to zazwyczaj oznacza miejsce, że tak powiem, wylotów. Co tutaj, nie? Tak? No dobrze, doskaczymy. Dobrze. To chodź. 3, 2, chodź tutaj. Chodź. Ale ty chodź. Musimy się rozpędzić, no. Tak, no, będę odliczał do 3 do 1. 3, 2, 1, start. Chyba przeterminowana była torba medyczna. Teraz możesz jej użyć, wiesz? Nie, spróbujmy jeszcze raz. Ja myślę, że... O, shit! Widzisz, pomogę ci, wejdziesz na górę szybciej. To tak nie działa. Próbowałem już tego, no. Kurczę, nie działa faktycznie. Ta torba medyczna jakaś słaba jest. No, słaba ta torba medyczna. Spróbuję defibrylatorów czasowych. Ej, ale zobacz, tu jest mościk jakiś. Z mostu możemy się zrzucić. Nie, czekaj, tutaj jest fajna wyskocznia. Widzisz tam? Poczynałem się. O, tam na dół, no. Ja mam zejdę niżej. Dobrze, ale patrz, właśnie tam w tym kierunku co idziesz, jest most tam i tam dalej taka właśnie ten jest, nie? Ja myślę, że tam możemy spróbować. Ej, pomocy! O, shit. Strzelają, widzę. No już jest, okej. Okay. To jest bezpiecznie. Widzisz? Dobrze, chcesz z mostu? Dobrze. Tak, chciałbym się rzucić z mostu, a ty? Ja też, ja myślę, że tam na dole czeka nas już nowa karetka. Tak, oczywiście. Następny odcinek. Tam jest koniec odcinka, tam na dole. Chodź. Tak? Dobrze. No. To chodź, lecimy na koniec odcinka. Okej. Okay. Oj, zepsuło mi się! Także tym symbolicznym akcentem dziękujemy. Trzymajcie się, papa. Na razie, cześć.